Tytuł kursu: Elementy organizowania i monitorowania procesów magazynowych. Moduł: Zasady zarządzania zapasami. Temat: Planowanie potrzeb materiałowych. System planowania potrzeb materiałowych MRP, Material Requirements Planning. Początki koncepcji MRP datuje się na początek lat 50. XX wieku, kiedy to stworzono pierwszą wersję planowania potrzeb materiałowych. Początkowo koncepcja MRP rozwijała się równolegle i niezależnie z systemem Just in Time. Jednakże z momentem osiągnięcia przez japońskie firmy wzrostu produkcji i efektywności zarządzania nastąpiła zmiana w ich wzajemnym postrzeganiu. MRP zastosowany może zostać w przypadku występowania popytu zależnego. W ten czas plan produkcji jednoznacznie określa zapotrzebowanie na materiały, surowce i elementy kooperacyjne. Plan produkcji ukazuje potrzeby netto w przyjętym okresie czasowym. W wybranej jednostce czasu można posłużyć się równaniem stanu zapasów, czyli A plus B minus C równa się X, gdzie A to wielkość zapasu w magazynie, B to wielkość otwartych zamówień, C to wielkość potrzeb netto, X to zapas dyspozycyjny na potrzeby przyszłe. Do głównych celów MRP zalicza się nie tylko zagwarantowanie odpowiedniej ilości materiałów, produktów oraz części niezbędnych dla potrzeb zaplanowanej produkcji i dostaw do klienta, ale również zapewnienie możliwie najmniejszego poziomu zapasów, a także planowanie harmonogramów zakupów, dostaw i działań produkcyjnych. Dla zastosowania systemu MRP niezbędne jest zgodne zidentyfikowanie wszystkich pozycji zapasów, posiadanie dostępu do danych na temat stanu każdej pozycji asortymentowej, dokładne opracowanie informacji o konstrukcyjnym rozwinięciu wyrobów, przyjmowanie i wydawanie wszystkich pozycji asortymentowych przez magazyn, zapewnienie niezależności procesów produkcji elementów wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie. Aby zaplanować potrzeby materiałowe, należy rozpocząć od określenia ilości wyrobów gotowych, jakiej oczekują klienci, a także czasu, w którym powinny one do nich dotrzeć. Kolejnym krokiem jest obliczenie zapotrzebowania na części produkcyjne, sugerując się harmonogramem zapotrzebowania na produkt końcowy. Do kluczowych elementów systemu MRP zalicza się główny harmonogram produkcji, który bazuje na zamówieniach klientów i prognozach popytu. Wyszczególnia się w nim, jakie produkty końcowe powinny zostać wytworzone lub zmontowane przez firmę, a także w jakim przedziale czasowym. Zestawienie materiałów, które określa ilość surowców, części oraz podzespołów niezbędnych przy produkcji bądź montażu produktu końcowego. Oprócz zapotrzebowania brutto, rejestr materiałów ma za zadanie wykazać, na kiedy dane materiały powinny zostać dostarczone. Ponadto zestawienie obrazuje, jakie powiązania zachodzą pomiędzy poszczególnymi rodzajami materiałów i jakie ma to znaczenie dla końcowego produktu. Zestawienie stanu zapasów, które pozwala firmie określić zapotrzebowanie netto na dany materiał w dowolnym momencie, należy odjąć od zapotrzebowania brutto ilość materiałów, którymi firma w danej chwili dysponuje. Rejestr zapasów pozwala również uzyskać informacje o zapotrzebowaniu na zapas bezpieczeństwa dla danej pozycji asortymentowej. Program MRP, który w oparciu o główny harmonogram produkcji i informacje zaczerpnięte z zestawienia materiałów, przekłada popyt na produkt końcowy na zapotrzebowanie brutto dla materiałów niezbędnych przy produkcji. Następnie program w oparciu o rejestr zapasów oblicza zapotrzebowanie netto i przygotowuje zamówienie na produkty potrzebne do zrealizowania procesu produkcji bądź montażu. Wyniki i sprawozdania, które uzyskiwane są po zakończeniu obliczeń programu i wspomagają decyzje menadżerów do spraw logistyki, produkcji czy też montażu. W raportach tych znajdują się m.in. informacje na temat ilości potrzebnych materiałów i terminu, w jakim są wymagane. System MRP polega na ciągłym porównywaniu zapotrzebowania na surowce z głównym harmonogramem oraz ze stanem zapasów i dostaw w drodze. Pozwala to dokładnie określić,
w jakim czasie wystąpi zapotrzebowanie na surowce i podzespoły potrzebne przy produkcji. Co więcej, posiadanie informacji na temat czasu realizacji poszczególnych dostaw umożliwia określenie momentu, w którym należy zamówić niezbędne materiały. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.